Legenda o powstaniu Rzymu. Alba Longa to miasto w centrum Włoch. W 8 wieku przed naszą erą królem tego miasta był Numitore. Był on człowiekiem dobrym, mądrym, uwielbianym przez swoich ludzi. Numitore miał brata Amulio. Amulio nienawidził Numitore, ponieważ był on zazdrosny o to, że nie został królem. Uknął spisek przeciwko Numitore. Brat jego dostał się do niewoli, z dala od Alba Longa, aby mieć całkowitą pewność, że to on zostanie jedynym królem Alba Longa. Amulio zmusił Rea Sylwia, córkę Numitore, aby została westalską dziewicą. Nie mogła wziąć ślubu i mogła mieć dzieci. Niestety spisek Amulio się nie powiódł. Rea Sylwia była zakochana w Marsie, jednym z łacińskich bogów, i po krótkim czasie urodziła bliźniaków. Kiedy Amulio się o tym dowiedział, aresztował ją i skazał na śmierć. Rozkazał zabrać bliźnięta i wrzucić je do rzeki. Ocalił je Mars, a wykarmiła wilczyca. Pasterz o imieniu Faustolo znalazł bliźniaki. Zabrał je do swojego domu. Faustolo i jego żona, Akaterencja, zgodzili się je wychować, tak jakby byli ich synami, ponieważ swojego jedynego syna stracili. Czas mijał, a bliźniacy Romolo i Remo dorastali. Opowiedziano im całą historię, zaś oni zdecydowali się wziąć odwet. Remo został niesłusznie oskarżony o kradzież pieniędzy za bydło, które ciągle należało do Numitore. Zaprowadzono go do Amulio. Ten rozkazał zabrać go do miejsca, w którym był Numitore. Numitore wysłuchał jego historii i rozpoznał w nim podobieństwo swojej córki, Rea Sylwia. Zrozumiało wszystko i poprosił o spotkanie z Romolo i Faustolo. Romolo i Remo obiecali ich dziadkowi, że zostanie ponownie królem Alba Longa. Zabili Amulio. Numitore zaprowadził bliźniakom, aby z nim zostali i pomagali mu rządzić miastem. Romolo i Remo postanowili zbudować nowe miasto, sprzymierzone z Alba Longa. Nie potrafili wybrać miejsca, dlatego poprosili o pomoc wróżbitę. Wróżbita odpowiedział, że bogowie zostawiliby swoją wolę stadu ptaków. Dwaj bracia wybrali dwa wzgórza, Aventino i Palatino, jako tereny pod zabudowę. Oboje wspięli się na szczyt i ustalili, że kto pierwszy zobaczy największe stado ptaków, nada nazwę miastu. Romolo jako pierwszy zobaczył większą liczbę ptaków, dlatego też nazwał miasto Roma Rzym. Zaznaczył granicę przyszłego miasta pługiem i rozkazał, aby nikt jej nie przekraczał. Remo chciał sprowokować brata i przeskoczył granicę. Romolo tak się zdenerwował, że zabił swojego brata, ponieważ złamał on świętą majestatyczność miasteczka, które zbudowali, i ostrzegł tych, aby nie powtórzyli tego samego czynu, ponieważ grozi im śmiercią.